Tak jest, to ja, proszę Państwa, vlog następny, który... w którym zadajecie się mnie pytania. O, Super Rabbit 18. Który z wałków, kawałków z Twoich kapel, w którym miałeś udział przy powstaniu, najbardziej cenisz? Super Rabbit 18, to mi się wydaje, że to ty jesteś Maciek, wokalista od nas, Serpentów, tak czy nie? Tak mi się wydaje, nie wiem. Tak. Który z kawałków, nie wiem, chyba każdy po trochę, jeśli miałbym tak szczerze powiedzieć. Można powiedzieć, w każdym kawałku, który gramy, który mamy w naszym, można powiedzieć, repertuarze, w każdym kawałku jest taki motyw, który po prostu sprawia, że uważam, że to jest świetne, że to po prostu, że czuć moc czuć po prostu, jak się go gra. Więc no chyba to najbardziej podczas grania na żywo, odgrywania tych numerów, czy na koncercie jeszcze większy jest bardziej taki nastrój, to wtedy właśnie czuję te motywy i naprawdę są genialne. Więc chyba każdy po trochę, ale jeśli miał wybierać, nie wiem, chyba Mirror Reflection chyba jest... dla mnie taki fajny, dynamiczny, no nie wiem, może dlatego, że go rzadko gramy, to może dlatego jakoś się stęskniłem za graniem tego kawałka. Judgment Day jest spoko, nie wiem, każdego po trochu, więc właściwie chyba nie odpowiedziałem do końca na to pytanie, niestety. Adrian Czerwiński. Co sądzisz na temat Les Pauli Epiphone? Chodzi mi głównie o model Epiphone Les Paul Plus Top Pro, o kurde. Jeśli ich nie polecasz, to jaka gitarka w cenie 1500, koniecznie Les Paul. Jak już mówiłem, no, odnośnie konkretnych takich zapytań, aż tak się dokładnie nie znam na tych modelach wszystkich, żeby wiedzieć Epiphone Les Paul Plus Top Pro. Nie wiem, to jest jakiś bardziej chyba kozacki model, bardziej wypasiony jakiś taki ten tego? Czy co? Ogólnie Epiphone Les Paule całkiem są znośne. Jeśli ona kosztuje powyżej 1000, to generalnie można powiedzieć, jeśli gitara powyżej 1000 kosztuje, to w miarę ona już, można powiedzieć, jest konkretna. Można powiedzieć. To jest w miarę jakaś konkretna. Ale jakieś inne gitary 1500, no nie wiem, to chyba już odpowiedziałem Ci, że ten pewnie będzie fajny. Jakby co, możemy jeszcze się zgadać na privie czy coś, to będziemy mogli jeszcze obgadać. Ja muszę sobie obczaić tego Plus Top Pro, bo mnie to trochę zaciekawiło, szczerze powiedziawszy. Snow 1992 Ry. Czy Serpent Wing to twój pierwszy zespół? Nie. To jest mój trzeci czy czwarty w kolejności, już w sumie nawet nie wiem. I tak żadnego z nich nie znacie pewnie. O, Karpczonisko. Tutaj ciekawa... ciekawa sentencja, to muszę wam przeczytać. Pewnie widzieliście, ale odnośnie zarabiania na graniu, to on pisze coś takiego. Co do tego pytania o zarabianiu na graniu. Jeśli ktoś podchodzi do sprawy, w cudzysłowie, chce być sławny, to szansa jest rzeczywiście wybitnie. A, to szansa na rzeczywiste wybicie, przepraszam. Szansa na rzeczywiste wybicie jest mała. Ale jeśli podejdziemy z podejściem takim jak niegdyś Metallica, czyli Metal Up Your Ass, chyba to miało być, po prostu kochać to, co się robi. Co prawda nawet z takim podejściem jest i tak 5% szans, ale przecież wciąż wypływają nowe zespoły, jak Havoc, Evilla czy Lost Society. Kiedyś Kat się nie wybił przez komunę, a teraz komuny nie ma, więc ktoś w Polsce się musi wybić. Pamiętajcie, że faktycznie coś w tym jest... jest w tym coś mądrego, co mówisz. No na pewno to, że kochać to, co się robi, to chyba było poprawne. Tak jak już też wcześniej mówiłem, że po prostu podchodzi z takim podejściem, naprawdę robię to, sprawia mi to frajdę, wiem, tak można powiedzieć, że sobie tak z podświadomości myśleć, wiem, że nie będę na tym zarabiać, w sensie, że nie dążyć do tego, że jakby takim podstawowym dążeniem jest, będę zarabiać, więc będę kochać to, co robię. No to jest bez sensu. Trzeba najpierw kochać to, co się robi, kochać to granie i tworzenie utworów, a dodatkowo ta kasa, która
która sprawiłaby, że można byłoby jakoś z tego wyżyć, dodatkowo zacznie się pojawiać. Tylko, że wiadomo, to jest kwestia czasu, kwestia zaangażowania w to, co się robi. Sporo tutaj jest tego. Drummer Damsik. Czy gra Guitar Hero z tamtejszą imitacją gitary może być pomocna w ćwiczeniu palców? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie testowałem tego, więc trudno mi to odnieść do rzeczywistości, czyli jakby do praktycznego zastosowania tej zabawki, no bo tak to można nazwać. Tutaj jeszcze następna część. Czy Wary Grippy Guitar Hero spełniają podobną funkcję? Nie wiem. Wary Grip jest na pewno urządzeniem takim, w którym można sobie kontrolować napięcie, naprężenie sprężyny, że można faktycznie modyfikować to podczas ćwiczenia. Z tego co wiem, w Guitar Hero to są tylko takie przyciski, które są cały czas jakby mają jeden poziom jakby siły do naciskania. Tam jedynie się zmienia możliwość zmiany palców. Mi się wydaje, że chętnie bym w sumie spróbował, jak to faktycznie wygląda w rzeczywistości, bo takie teoretyczne dywagacje to chyba nie za bardzo wam są przydatne. Jaki fajny nick. Trochę ciężkości w muzyce. Fajny nick. Pytanie pierwsze. Czy słuchasz Slayera? Średnio jakoś tak... Pewnie już teraz będziesz mnie hejcić. No nie wiem, średnio. Nie mówię, że ich nie lubię, ale po prostu nie słucham ich. Jakoś specjalnie, nie wiem, nie przekonałem się do nich. Nie. Za mało ściągnąłem. Za mało kupiłem płyt oryginalnych. O matko, aż mnie zatkało. Drugie pytanie. Jakich muzyków najbardziej nie lubisz i dlaczego? Jakich muzyków? No kurczę, teraz w pierwszym momencie mi się tak... przypomniało... Przypomniało mi się takie śmieszne... Ała, wbiłem sobie do oka. W pierwszym momencie mi się teraz przypomniał... Axl Rose z Gansów. Jeśli ktoś ich lubi, ktoś go kocha, to niech się nie obraża na mnie. Ale akurat tak w pierwszym momencie chyba z tego co słyszałem o jego egoizmie, że jest taki cwaniaczek, to chyba on na pierwszy tak rzut oka, że tak można powiedzieć, specjalnie mi się nie, specjalnie go nie lubię chyba. No nie wiem, po prostu no chyba taki ma styl bycia może, no nie wiem, chociażby jak latał w slipach na scenie, no troszeczkę to było może obleśne, może dlatego go nie lubię, bo mi się nie podobało, czy on chodził chyba w takim body dla baleriny. Tak mi się wydaje, na jakimś koncercie, z takimi falbankami, więc po prostu patrząc na takiego dziwnego stwora, to już tak jakoś może sympatia się zmniejsza, tak kurczy się sympatia. Co na przykład co do muzyków, nie urągając oczywiście umiejętności tego pana, Steve Vai mnie troszeczkę tak jakoś, nie wiem, specjalnie... Nie wiem nawet jak to powiedzieć, no trochę mnie śmieszy ten gościu, ten przerost treści nad formą, te... Zobaczcie jak on gra na scenie, jakąś surówkę gra, to... Coś takiego robi śmiesznego. Wiem, on gra bardzo dobrze i w ogóle, i szacun, i tak dalej, ale taki troszeczkę to jest takie... nie wiem nawet jak to ubrać w słowa, no to jest... Wychodzi gościu z gitarą, za nim orkiestra i on po prostu jest wielkim po prostu mistrzem gitary. No wiadomo, na pewno część osób jak to obejrzy, to od razu się oburzy, że co on to wygaduje. Ja oczywiście nie dorastam do pięt w mojej technice gry na gitarze, no jednak antypatię zawsze trzeba jakieś mieć. Trzecie pytanie tego kogoś, co się nazywa trochę ciężkości w muzyce, to czy twój sprzęt? Mój. Tak? Raczej mój prywatny. Ale żebym pokazał, czy co? Bo chyba nie wiem, chyba żebym pokazał.
To już zacząłem nawet takie rzeczy robić z tego co mi się wydaje, ale tak czy siak chyba będę się jeszcze w ten temat zagłębiać i będę spokojnie, to będę wszystko będę robić, wszystko będę pokazywać. M4TX1. Skąd nazwa kanału rockday.pl? No nie wiem, myślę, że stąd się wzięła, że muszę sobie przypomnieć, bo po prostu wiem, że te wygłupy są marne. Nazwa chyba się wzięła stąd. O, jak na marne wygłupy, to może coś takiego. Aż sam się będę śmiać z siebie, jak to będę oglądać, albo tak. Aż jestem ciekaw, jak to wyszło. Skąd nazwa rockday.pl? To chyba było coś takiego, że jakieś chyba 3 lata temu, tak mi się wydaje, chyba to był 2010 rok, tak mi się wydaje w każdym razie, wpadłem na pomysł, w którym, który polegał będzie na promowaniu zespołów, chyba na zrobieniu takiej agencji koncertowej. Zresztą to, co tam zauważyliście zapewne, te koncerty, które tam robię. I po prostu jakoś chciałem mieć taką nazwę, no, w miarę jakąś chwytliwą. No. Na pewno to było związane z tym, że rock day, w sensie, że na przykład jeśli robię jakiś koncert w danym dniu, no to można powiedzieć, jest taki rockowy dzień. O, dzień rockowy, ponieważ jest koncert agencji Rock Day. Nie wiem, coś takiego to było bardzo takie dziecinne, ale tak zostało, no i myślę, że właściwie, że to chyba już tak zostanie na stałe, to już teraz nie ma wyjścia, teraz już się nie wycofam. Całkiem było chwytliwe, a poza tym już w miarę chyba rozpoznawalne, tak mi się wydaje, przynajmniej już część osób już wpisuje Rock Day w wyszukiwarce, wpisuje Rock Day pewnie na YouTubie i gdzie indziej. Bardzo dobrze, dzięki temu mnie znajdujecie. Dobra. Thank you.